Okruchy historii to tytuł wystawy prezentującej kolekcję pamiątek stworzoną przez kielczanina Stanisława Piotrowicza. Od 6 sierpnia można ją oglądać w Muzeum Historii Kielc. To przede wszystkim bogaty zbiór polskich odznaczeń, odznak i oznak wojskowych, państwowych, okolicznościowych oraz organizacyjnych z lat 1914-1989. W jego skład wchodzą także medale pamiątkowe, mundury, elementy umundurowania, uzbrojenia i oporządzenia żołnierzy Wojska Polskiego. Ogółem blisko 1000 eksponatów. Mamy tutaj pamiątki dotyczące zarówno czynu legionowego, walk Polaków w innych formacjach w czasie I wojny światowej, m.in. korpusów w Rosji, służby Polaków w armiach państw zaborczych, ale także przedmioty dotyczące historii Wojska Polskiego już w Polsce niepodległej aż do wybuchu II wojny światowej. Ze szczególnym uwzględnieniem są tutaj zaprezentowane przedmioty związane z kieleckim garnizonem Wojska Polskiego, ale mamy także bardzo szeroki zbiór pamiątek związanych z dramatycznymi latami II wojny światowej. Tu szczególnie bogaty jest zbiór pamiątek związanych z udziałem Kielczan w walkach II Korpusu Polskiego. Zasadniczo kolekcja obejmuje też przedmioty związane z funkcjonowaniem Wojska Polskiego w okresie po II wojnie światowej. Ostatnimi eksponatami są tutaj orły wojskowe, wzór 93, współczesne orły wojskowe. W sierpniu Muzeum Historii Kielc zaprezentuje jeszcze dwie wystawy plenerowe. Pierwsza z nich to z albumów Legionów Polskich, skomponowana z reprodukcji fotografii legionowych, ukazująca sceny życia frontowego, portrety żołnierzy, dowódców i mogiły poległych. Druga, Józef Piłsudski na pomnikach, związana jest z przypadającą w tym roku 100. rocznicą wkroczenia strzelców do Kielc. Na wystawie zaprezentowane zostaną najciekawsze próby upamiętnienia tej wybitnej w dziejach Polski postaci. Ekspozycje prezentowane będą na Rynku i Placu Wolności w Kielcach.